Wywołał Andrzej Lepper oficjalny wniosek Platformy Obywatelskiej o odwołanie Andrzeja Leppera z funkcji wicemarszałka Sejmu jest już przesądzony. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie jutro klub Platformy, ale politycy nie mają wątpliwości. Lepper musi odejść. Szef samoobrony ma też inne kłopoty. Olsztyńska prokuratura zbada, czy uważając ministra spraw zagranicznych, Lepper popełnił przestępstwo. Andrzej Lepper bez efektów próbował wczoraj ratować sytuację, jednak Włodzimierz Cimoszewicz, którego w piątek nazwał kanalią, a jego ojca zbrodniarzem, nie przyjął przeprosin. Mam wrażenie, że przeprosiny były równie łajdackie, jak to, za czego dotyczyły. Zdaniem ministra, dla Andrzeja Leppera nie ma miejsca w prezydium Sejmu. Nigdy nie miałem wątpliwości, że nie należy mylić łatka żonych z marszałkowskim. Przeciw liderowi samorządu wystąpi także większość posłów SLD, którzy kilka tygodni temu zapewnili Lepperowi marszałkowski fotel. Większość zdecydowana będzie odwołać marszałka z jego funkcji. Kara za nieparlamentarne wypowiedzi wydaje się nieunikniona. Jutro wniosek o odwołanie Leppera złoży Platforma Obywatelska. Jak najszybciej z tym stanowiskiem powinien się pożegnać. Oprócz sojuszu poprze go też Prawo i Sprawiedliwość. Zdaniem polityków partii pozostawienie Leppera na stanowisku jest nie do przyjęcia. Oznacza to gnicie demokracji parlamentarnej w Polsce. Nie wiadomo jeszcze, jak zagłosuje PSL, jednak dla ludowców odwołanie Leppera i konflikt samoobrony zasadny jest sposobem na powiększenie wpływów w koalicji, ale sojusz nie pozostawia złudzeń. Z Lepperem to spór z pojedynczym posłem, a całą partią. Szanujemy werdykt wyborców. Samoobrona jest trzecią siłą polityczną Polski. Ta współpraca oczywiście pomiędzy rządem a samoobroną musi występować. Sam główny zainteresowany, przynajmniej na pierwszy rzut oka, zachowuje żelazne nerwy. Czekam z utęsknieniem na to, czekam, żeby to zrobili. Niech odejmą. Tym bardziej, że głośne i ostre powiedzi Andrzeja Leppera najwyraźniej przysparzają mu wyborców. Według PBS-u za jego odwołaniem opowiada się 46% badanych, ale w obronie szefa samoobrony staje aż 41% Polaków. Nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. Za kilka dni Andrzej Lepper może poznać prawe znaczenie tego przysłowia. Pytanie tylko, czy na ewentualnym odwołaniu marszałek Sejmu straci, czy też zyska opinię męczennika. Radosław Kietliński, informacje.